Dobra, idę, bo zapomniałem o tym, o zniczu. Jest i znicz, no. No znicz jeszcze mogę zrozumieć, ale żeby przyjść i zniszczyć. Bez jaj. Jest i znicz. Skończy się dla was chodzenie po świeżym powietrzu. Wyrzuciłem go do śmieci. Skończy się, a będziecie siedzieć wiadomo gdzie. Albo na kopernika, albo was wywiozą do sztumu. O, dobra, tutaj mam pełny telefon, ale pytań nie mam i tych listów waszych. Nóż leży. Nie, tam już chyba. Ale nagramy jeszcze tutaj ten. To weź. Tam nóż. No ty kurwa jakbyś w trumnie leżał. Zaraz ci zdjęcie zrobię. Dobra? A? Zaraz ci zdjęcie zrobię takie. Ale dobra, najpierw otworzymy ten. Paczkę. Tu usiądź do paczki, bo i tak zaraz wychodzę. Albo to czekaj, ja zatrzymam na razie. Chcę tobie zdjęcie zrobić. Nie ma krowy. Dobra, to otwieramy tą paczkę. Odeszedł. Ale dzielnicowo jak zobaczy. Ale no to tu usiądź kurde, no jak tą paczkę zobaczysz, no. Nie wiem co tu ty. Jest. Sławek, nawet kurwa, bo nie myślę, że ja umarł. Jak to otworzyć? Wiesz? A tam. Żarty. Kurwa, co to ty jest? Ty otworzysz tą paczkę, czy nie? Radosz, jak... Nie wiem, z której strony otwierać. No bo tak zapieczętowana, że... Możemy iść? Weź, kurwa, lepiej nie mów. Ło, 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 ło. Ło, 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 nie. Pieniądze, Krzysiek. Zaraz je pokażę. No to usiądź, kurde, bo kasa tu jest jakaś. O. Coś tu jest. Normalnego. Ja myślałem, że mysz. Gdzie tam mysz? Myślałem. Pieniądze to od razu usiądź. Mysz. Oj, żeby mysz wpadł, co przysłali. Ale Jarek by ty wyskoczył. A daj spokój ty. Ja tu... Proszę, masz. Są pieniądze to... I Krzysztof usiadł. Jakie to... Ale to nie nasze. A ja nie wiem co to za pieniądze. Ruskie. Ruskie? A kurwa. Co to pokaż? Kaseta. Masz nierówno. Podkup. Pokaż to. Nowy Hitlerowiec. Pokaż. Hitlerowiec. A to zobacz ty, patrz, o telefony dostałeś nawet. Ale pobite. A to może co, działają. Patrz Krzysiek, najpierw zobacz zdjęcia. Jakaś kryształka. Olejek jakiś.
Milka. Co? Czekolada, cukierek. Co to? A co to? To? Przyprawa do zupki. Co? Przyprawa do zupki. Weź. Masz, zobacz tu. Dobra. Gdzie ci poleciało? Tu. Masz, patrz, telefony spadły, kur... O, podpisane nawet. A tu czekaj, drugi podpisany. Co? Dwa podpisane, pokaż. Z tyłu odwróć. To tobie. A drugi podpisany też chyba. A też Krzyś, no. Dwa tobie. Dobra, masz te zdjęcia. A jak to się włącza? No bo pewnie nie działają. Gdzie nacisnąć? To pokaż. Jak to ma działać, jak to człowieku, kurwa? Co? To nie będzie działać. Do kosza to. Masz. Przeczytam list. List jest? Jest. No. O, Jarek. To ty? Nie, to Lech. I ty, tak? Obok. Ja z Lechem. To Lech. Ja czytam list, Krzysiek. Szanowni panowie, Krzysztofie i Jarku, chciałbym serdecznie powitać was w moich skromnych słowach. Przesyłam wam Bożą paczkę. Wszystkie przedmioty w niej są własnością szanownego pana prezydenta miasta Białystok, oprócz pieniędzy, które macie podzielić w proporcjach 1:1 dla Krzysia i Jarka. W paczce znajduje się zielona figurka dziewczynki. Panie Krzysztofie, jest to figurka pańskiej córeczki. Proszę o położenie jej... Czekaj. Tam postaw. Tu postawię. To twoje dziecko. No. Figurka dziewczynki. Panie Krzysztofie, jest to figurka pańskiej córeczki. Proszę o położenie jej w jakimś charakterystycznym i szanowanym miejscu. W paczce także znajdują się pieniądze. Ich równowartość to 450 zł, więc proszę je wymienić i podzielić. Poza tymi pieniędzmi znajdują się kilka zdjęć, do których nawiążę w dalszej części listu. Ruskie. Rubli. To jak wymienisz, to podzielisz się? Co? Jak wymienisz, masz się podzielić ze mną. Tak? No. Dobra. Ale ruble tanie. Dobra, słuchaj dalej. Szanowny Krzysztofie, chciałbym się serdecznie... Ja powiem tak. Przepraszam bardzo, że przerwie. Rubli nie przysyłajcie. Bo nie wiadomo, czy kantor weźmie. Tak. Dobra, słuchaj. Bo to są grosze. Może teraz i podrożali trochę. Ale kiedyś to były grosze. To starodawniejsze. Dobra, słuchaj, Krzysiek. Ale daj mi kończyć. No ale daj, ja przeczytam. No. Szanowny Krzysztofie, chciałbym się serdecznie zapytać pańskiej osobowości, co wiąże pana z panem Kaczyńskim. Zdjęcie jest z roku 1980. Znalazłem je na ściśle tajnej rządowej stronie naszego państwa, do której dostęp mają nieliczni. Na zdjęciu można zauważyć, że macie panowie naszywki Solidarności. Czy wasze spotkania miały rodzaj bezpieczeństwa państwa? Zdjęcie w paczce. Tak. Było tak? Bezpieczeństwo. O bezpieczeństwo państwa. Chodzi. Tak. Tak? Ojej. I ludzi. No to, no wiadomo. Kolejnym zdjęciem jest zdjęcie pana z polskim dawnym największym gangsterem, który zarabiał miliony, zabijał i nie tylko. Zdjęcie wyciągnąłem z głębokości internetu na znalezienie Przepraszam bardzo. Poczekaj, dokończę! Poświęcenie tego 7 tygodni. Czy może pan opowiedzieć o Pershingu i po co pan się z nim spotykał? Może zlecał pan kogoś zabójstwo, bądź mam też teorię, że był pan jego prywatnym zabójcą. Przepraszam bardzo, to nie był Pershing, tylko to był członek też Solidarności. O. Tylko nie miał tu przypiętej tej oznaki ze Solidarności, a ja miałem.
O. Gdzieś prędowo i spotkałem się nawet i mam gdzieś podpis. Podpis mam Lecha. Oficjalnie byłem w gabinecie. Rozumiem. Jest to już koniec tych zdjęć. Dziękuję. Mam nadzieję, że pan opowie coś więcej o nich, ponieważ poświęciłem na to ponad 3 miesiące mojego wolnego czasu. Życzę dla pana jak najlepiej. Pozdro Jarek. Wysłał Artur z Białej Podlaskiej. Dziękuję bardzo za zdjęcia. Dziękuję bardzo za wszystko. A tamto, co to jest tamto? Oto. Gdzie? Oto. Oto? No. Książka jakaś pod kopułą. A na karteczce to napisane? To film jakiś. Nie, to film. No, a na karteczce tam co napisane? Gdzie? Tu naklejona z przodu karteczka. Masz dwie Masz? Nierówno. Pod czym? Pod kopułą. No, że ty chyba, tak? Tak. Wiesz co? To ty masz pod kopułą nierówno. Ja Lecha Kaczyńskiego widziałem na was. Masz list. Oczy i tak dalej. I uszy. I ty masz pod kopułą nierówno. O, nie mieści się. No jak było, to i musi się zmieścić. O, i na dzisiaj kończymy już nagrywanie. Już mam dość. Chcę jechać, odpocząć. Proszę, list. A pieniądze jak sprzedasz, to podzielisz się, dobra? Ale to będzie... Ile? Ale najpierw 450? Złoty niby, no. Nie będzie tyle nawet. To ja nie wiem ile, no ile by nie było, to na pół. Bo to tanie pieniądz. Nie znam się, Krzysiek, na walucie. O, jeszcze pomaga, bo... Tam z tyłu coś napisane. A nie wiem, co to znaczy. Może autograf tobie swój dał. Policja? Nie wiem, może. Masz nóż. O. Powiem tak. Ani sama nie byłem, ani nigdzie nie byłem. Dobra, Krzyśku, na dziś kończymy nagrywanie. Wystarczy. Jest policja. Też nie jestem. Nie chcę być i koniec. Nie chcę. Dzisiaj, Krzysiek, jest święto zmarłych, także pora zadumy. Przepraszam bardzo wszystkim zmarłym. Zmarłym, którzy odeszli z tego świata. Życzę. Życzę im dużo zdrowia, szczęścia, radości i Bożego błogosławieństwa. Żeby tam odpoczywali w pokoju wiecznym. Amen. Dziękuję. Żeby tam mieli radość. Ja chciałem zrobić dla ich, ale nie mogę. Ja bym zrobił taki. Kupiłby ciasta. Zabiósł. Co? No tak, tak. Daj tutaj położę. Daj. Ciasta byś kupił dla ich? Tak. No i co? Pojechałby na grób do rodziny. Żeby kupił śnicz. Kwiaty. Postawiłby i stanąłby. I zjadł ciasto. Nie. Bo tak robili kiedyś Jarek, babcia, tatuś dla Marianka. A. Pod pomnik, jak jest płyta, talerzyk i stawiali. Aha, rozumiem. I razem zostawiali i razem się modlił. I zostawiali te ciasto? I co potem było zjedzone? Co? I później było zjedzone ono? Nie. Nie? Nie. Ciasto stało. Nie wiem, czy duszę zjedli, czy co. Nie wiem. Dlatego, że... A co to jest? A pokaż. Olejek jakiś, co? Nie, wywal to. Lepiej tego nie... To też wyrzuć, Krzysiek. A co to jest? No jakiś cukierek chyba, ale wyrzuć to.
Wyrzuć, bo może tam zapakowane, nie wiadomo co. Nie, one dobre, zapakowane. Aj, do, zapakowane. Co? Dobra, dobra, kończymy na dziś. A. No. Dobra, to dziękuję za dzisiaj, Krzysztof. Ty odpoczywasz, ja jadę robić swoje. Do widzenia. Słuchaj, pojedziemy? To proszę, tutaj jeszcze kilka słów, Krzysztof, do dzisiejszego ślubu pato-tato, tak? Tak. To proszę, powiedz. Szanowny panie pato-tato, w dniu tym dzisiejszym chciałem ciebie bardzo, bardzo serdecznie pozdrowić, że bierzesz ślub, ale to chyba jaja jest zrobione dla mnie. Nie, on pisał, że jeżeli nie przyjedziemy, to przywiezie tortu bez cukru. I to dziękuję mu za prezent. I powiem, że naprawdę, 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 naprawdę powiem tobie, pato tato, że nie dojadę z tego powodu, że nie mogę dojechać, bo nie mam nóg, nie mam nic, bez nóg zostałem. Naprawdę, jak ty chcesz ten prezent zrobić, tortu bez cukru, bardzo proszę ciebie, no nie będę nasilać, ale jak chcesz sobie, to przywieź już ten prezent dla mnie. Przywieź. Od z okazji ślubu. Nowych małżonków, nowych założonych, może będzie... Ale robić. Sałatki trochę. Co? Czekaj jeszcze. Do tortu, sałatki, z parę kotletów, no bo to zostanie. Flaków weź. Czego jeszcze, Krzysiek? No, co może, to niech weźmie. Ja nie będę mówić, co przywieź. Ale ja powiem, bo ja wiem, co ty jesz. Flaki... może być kurczak, jak będą kurczaki, to kurczaków trochę, mielonych, schabowych nie, czy też? Może być schabowe, nie, schabowe nie, bo one twarde. Schabowych nie. To co jeszcze? Mielonych. No ciasta, mielonych. Czego tam jeszcze można? Napojów trochę. No, bez cukru. Buteleczkę jakąś tutaj z Krzyśkiem wypijemy za twoje zdrowie. No, no nie? No. No. To życzę im wszystkiego dobrego na nowej drodze życia. Życzę tobie na nowej drodze życia zdrowia, szczęścia, radości i Bożego, Bożego błogosławieństwa. A żeby Bóg, Maryja, Panna dał tobie życie z nową kobietą. Ułożyło się, żeby wszystko było. Pato, tato, obejrzyj film. Mam prośbę do ciebie. Obejrzyj film dzisiejszy, jak wczoraj od 24 do rana, do 17, do 5 rano. Jak był napad na mnie, ale nie weszli do domu, ale podparli. Chcieli spalić dom, bo karnicer stał. Ale policjantka zobaczyła, że pusty, dzięki Bogu. I powiem tobie, że... Życzymy wszystkiego najlepszego na nowej drodze. Tobie życzę, jak Jarek powiedział, na nowej drodze. I jego zdrowia, szczęścia, pomyślności, żeby twoja kobieta zaszła bardzo, bardzo, bardzo prędko w ciąży. Żeby urodziła Becha. Co chcesz sobie, czy córki, czy syny, co chcesz sobie. Do wyboru możesz wybierać i tak dalej. Co Pan Bóg tobie, Boże błogosławieństwo, czyniesie. A ile bechów im życzysz? Co? Ile bechów życzysz im? Ile bechów życzysz? Bechów? No. A czemu bechy? Dzieci. No to mówisz bechy na nie. Nie, dzieci. No dzieci znaczy bechy. Ty tak nazywasz. Ja tylko powtarzam ciebie. Nie powtarzaj tak, Jarek, bo nie można. A dobra, to już nie będę. Wiesz. Czyli to brzydko, nie wolno tak mówić, tak? Tak. No to nie. Te dzieci są małe jeszcze. One jeszcze nie rozumieją. One jeszcze rosną, wiesz, i tak dalej.
będą wtedy rozumieć, jak wyrosną. No. Ale wtedy będą wiadomo jakie. No bechy, wtedy będą bechy, jak wyrosną. Wiadomo co będzie. To Krzyśku, będą, to jeszcze raz. Że będą rozrabiać, że tato, ty będziesz miał kłopoty. Ale nie życzę tych kłopotów i tak dalej. Nie życzę. I no jeszcze raz, Krzysiek. Życzmy mu wszystkiego. Życzę tobie z całego serca Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. To niech Bóg Wszechmogący ciebie i twoją żonę błogosławi i Maria Panna i wszyscy święci z tamtego światu. Amen. Amen. Boże, ty wypuść mnie w końcu do domu. No co jeszcze? No ale tu się śmiejesz. No ja chcę jechać do domu. A co, mam płakać? No dawaj. No co jeszcze? No mów. I wiesz, chcę tobie życzyć dużo, dużo zdrowia, Bożego błogosławieństwa w życiu tym, którzy... A w intymnym życiu? A w intymnym życiu? A jak? W intymnym życiu. Też życzę zdrowia. I też zdrowia. A żeby... Żeby nie załapał kiły i mogiły. Słuchaj, że będziesz ojcem, zostajesz ojcem aż do śmierci. Na zawsze. Już? Na zawsze. Dobra, już. Będziesz służyć, musisz być posłuszny dla żony, żona dla ciebie. Bo wzięliście dzisiaj o pierwszej godzinie, uklękniecie. Tak, jest kaplica święta. Tam też można śluby brać. I tam będziecie modlić się, będziecie. Tylko nie wiem, pato, tato, czy ty leżysz w szpitalu, czy gdzie, nie wiem. Gdzie w szpitalu leży? Toż był, przyjeżdżał tutaj. Co? Przyjeżdżał, był. Ja go spotkałem, co przywiózł zaproszenia. To on tu podjechał. Ale ja nie spotkałem. No bo ty się kąpałeś, ale ja jak ja wyjechałem wtedy do Carrefoura, jechałem, to on podjechał samochodem i dał te zaproszenia na ślub. W jakim szpitalu? I co powiedział? Żeby przekazać tobie i to mi zaproszenia na ślub. To powiedział. Mm-hmm. No, także tam wszystkiego dobrego wam życzymy i pozdrawiamy. Tak. Dziękuję. My... No już, kończ! Jesteśmy ludźmi naprawdę uczciwymi. Nie jesteśmy żadnymi. Widzisz, ja do ciebie nie jeżdżę. Nie wiem, gdzie mieszkasz nawet. Czy Wasilkowie, czy gdzie, różnie mówisz. Gdzie chcesz, to sobie mieszkaj. Na razie. Na razie.